Polsce. I na żywych i macierze jeszcze darte będzie wieże. Wolno w silnie, jak rodzinie, życie nam lecz Polsce odbywa. Wolno w silnie, Nie widzę, na ja domu sama przyjdę. Tam pan siada i obsadzi dobro, a to mija święty. Przecież po duszy chodą, a to mija święty. Przecież po duszy chodą. Żeby kapustę do końca października mieć już w swoich spiczach. Dlaczego? Może to brzydko zabrzmi, ale taki był przesąd, że po 1 listopada kapusta pachniała nieboszczykiem. Tak było to opisywane i tak opisywane to było wiele przesądów, zwyczajów, obyczajów, obrzędów związanych z kiszeniem kapusty, ale my staramy się przynajmniej te podstawowe Państwu przekazać tutaj w Powsinie. Starym, pięknym Powsinie z tradycjami 600-letnimi, bo ponad 600 lat liczy powsińska parafia. Tak jak powiedziałem na początku, zapraszamy Państwa i na dożywki, i na zapusty, ale także na wieczornice powsińskie, które będą odbywały się w styczniu, bo będzie m.in. darcie wieża. Będzie haftowanie, będzie leczenie. Zapraszam już teraz wszystkich Państwa na te powsińskie. A teraz je zaśpiewajmy serdecznie wspólnie i zapraszamy do Starej Plebanii, bo tam będziemy kosztować tego, co nasze gospodynie przygotowały i oczywiście... Wszyscy!